To, co mnie zaniepokoiło, drodzy widzowie, to hasło tego marszu Silny naród, Wielka Polska. Tak jakby organizatorzy nie zauważyli, że świat się zmienia, że nasz region się zmienia i że Polska się zmienia, że hasła sprzed 100 lat dzisiaj mogą mieć, nie mieć żadnej wartości tak naprawdę. Te hasło od dzisiejszego marszu niepodległości wkładam kim w nowisko. Powinno być takie, wspieramy Ukrainę. Dzień dobry, witam Państwa. W co w przyglądzie złych wiadomości? E, zaczęliśmy od zeszłorocznej relacji z Marszu Niepodległości, który dzisiaj się odbył. E, zeszłoroczna relacja w wykonaniu jednego z najznamienitszych dziennikarzy telewizorów wszystkich polskich. On jest z Polsatu, ale mógł występować wszędzie i chyba wszędzie już występował. Występuje teraz w Polsacie ciągle. W zeszłym roku bardzo się, jak widzieliście, dławił tym marszem. W tym roku mało kto się nie udławił, gdyż nic kompletnie na marszu się nie wydarzyło. No może nie do końca, nic kompletnie, bo LGBT-om im flagę tęczową, oni ja teraz płaczą w starszym że ta flaga zginęła im i została zbezczeszczona. Przez hordę ludzi, którzy są niegodni bycia Europejczykami. Wielkie mi odkrycie. E, no i wystąpił jakiś kabaret zielony, którzy to zieloni wystąpili z kabaretem, którego głównym tematem było to, że e, ciepło jest faszystowskie, Jak widzicie teraz na zdjęciu, i że w sumie zima to jest jedyny taki klimat, który mógłby e, zakończyć faszyzm na całym świecie, gdyż faszyzm w zimie się nie utrzymuje, e, a im więcej ciepła, tym więcej faszyzmu. E, z takim do tego kabaretem wystąpili zieloni, to jest wszystko. Na nic. Żadnej bitwy pod EMPIKiem, żadnej zadymy z policją. Nikt nie ucierpiał, nikt nie spadł z balkonu, nikt nie wpadł na balkon, nikt nie wrzucił nikomu nic przez balkon, z balkonu nic nie wyleciało, nic się nie działo, żadna budka jest spora, więc em, z marsz Niepodległości traci sens generalnie, bo nie ma tych wszystkich elementów, o które w nim chodziło zawsze, żeby było ciekawie. E, do tego wszystkiego Polska straciła już kompletnie niepodległość świetle informacji, kiedy czekają z Brukseli, o tym mówiłem przez ostatnie kilka tygodni, e, cytując na Sariusza Wolskiego, europarlamentarzystę, który opisywał, jak to, jeszcze przed wyborami to opisywał, jak to za chwilę stracimy całkiem suwerenność. Kiedy wybory się skończyły, w tekście od których wyborów nikt o tym nie mówił, okazało się, że jednak ten człowiek miał rację i za chwilę Polski nie będzie, w sensie będzie ale nie będzie jej takiej, jaką znaliśmy jeszcze 10, 15, 20 lat temu. W sumie to myślę, że będzie grubiej niż za komuny, bo za komuny nawet mieliśmy jakąś suwerenność i Rusy nam nie mówili de facto, co robić w Polsce, na takiej grubości, na jakiej jadą w tej chwili Brukselczycy. Tak więc Marsz Niepodległości za nami, ostatni sensowny, w sensie no bezsensowny, bo nic nie noszący Marsz Niepodległości, e, Niepodległość za nami także. E, można przejść do głównych wiadomości tego programu, a tych wiadomości w tym tygodniu jest całkiem kilka grubszych, o których nikt więcej Wam nie powie, bo jak zwykle dotarłem do informacji, do których nikt nie dociera, e, w sensie docierają, ale później pół roku, rok później i mówią wow, zobaczcie co odkryliśmy. No to zobaczmy. W zeszłym tygodniu PIT u pit zdominowało ten program piątkowy, który w tej chwili oglądacie zdominowały informacje z Gazy, gdzie mm, ku zdumieniu rządu, jak się okazało, zostali jeszcze obywatele polscy, którzy chcieli się stąd wydostać. Przez bity miesiąc była o tym cisza, tylko polityka informowała o tych ludziach, którzy tam ugrzęźli na miejscu. Tak, to nie są Polacy stricte, tak by wszyscy chcieli, to są obywatele polscy. Tu przypomnę program z Bartoszem Łukaszewskim, z doktorem Bartoszem Łukaszewskim sprzed kilku tygodni, kiedy to Mówiliśmy o tym, że Włosi, należy do o tym, że w Egipcie został jeden obywatel zatrzymany bezpodstawnie, mimo tego, że był lgbt lewakiem, profesorem jakimś, wykładowcą lewackiej szkoły i tak zrobili wszystko, żeby go ściągnąć, bo obywatel, który ma paszport danego kraju, musi czuć się obywatelem tego kraju i mieć bezpieczeństwo zrobione przez kraj, który wystaje paszport. To nie jest tylko tak, że paszport dostajemy i to jest dla nas duży plus, owszem, ale dużym plusem dla Państwa jest wtedy to, że potrafi Takich zadbać. No i o tych hotelach mówiłem od kilku tygodni, blisko od miesiąca, od 9 września, kiedy zaczęła się rozpierducha w Gazie. E, nie tu informował, i w chwili, kiedy w tydzień temu w programie tutaj piątkowym powiedziałem o tym, że tam jest blisko 30 naszych obywateli, którzy czekają na pomoc, zareagował pan Jabłoński. Tak, nasz ulubiony jest pan Jabłoński z msz -u. Zarago w sposób następujący, jak teraz widzicie, zaczął mi zarzucać kłamstwa i kalumnie, twierdząc między innymi, że e, szerze fake newsy, gdyż nikogo nie udało się wydostać, a na pewno nie Amerykanów e, ze strefy gazu, bo te też nie zostali wyrostani, stwierdził pan Jabłoński. E, niestety nie miał chyba do końca splecionego w umysłu swego z faktami, gdyż w chwili, kiedy on wygłaszał swoje ręcz mówiąc o tym, że Polityko TV i PituPitu to są kłamcy i fake newsierzy, nuserzy, Fajkowcy generalnie. Eee, CBS amerykańskie wypuściło taką informację, że 300 obywateli amerykańskich jednak wydostano stamtąd, czyli potwierdziły informację polityko, że wyciągnięto masę obywateli różnych krajów oprócz polskich obywateli. Co się dalej stało, to już jest niewyobrażalne. Eee, pan Jabłoński, który nam potrafi tylko wyłącznie siać fake newsy w internetach i w sferze publicznej, e, prawdopodobnie został odstawiony od tego tematu, gdyż w tym tygodniu wydarzyła się rzecz niesamowita i tak jak w zeszłym tygodniu na listach ewakuacyjnych nie było żadnego butela polskiego, tak pod koniec tego tygodnia pojawili się butele polscy na listach ewakuacyjnych e, i to jest bardzo dobra e, Nie wiem czy wszyscy, ale prawdopodobnie tak, aczkolwiek zobaczymy to za kilka dni, kiedy zaczną przylatywać. Aczkolwiek problem jest z ich przyleceniem, gdyż w chwili, kiedy jednak dodano ich na listy ewakuacyjne, Izrael pozwolił na to, żeby się znaleźć na listach ewakuacyjnych, e, nagle granica z Egiptem została znowu zamknięta, i jest tam bardzo niebezpiecznie, w związku z tym jak na razie, mimo deklaracji polskiego MSZ-u, Pozdrawiam wszystkich ludzi w polskim MSZ poza tym panem obońskim. Współczuję wam, że musicie z nim pracować. Dzięki ludziom z naszego msz ci ludzie się na listach. Niestety, w wyniku kolejnych działań izraelskich, który to Izrael od miesiąca nie dotrzymuje słowa, przypomnijmy, że miesiąc temu obiecał. Odinformowana polityka, jako pierwszy w Polsce, obiecał, że stworzy korytarze humanitarne dla obywateli innych państw. Nie zrobił tego. Teraz, kiedy przez tydzień działał ten korytarz humanitarny, w zeszłym tygodniu, w niedzielę go na chwilę zamknięto, znowu działał przez cały tydzień i w chwili, kiedy ci Polacy, w sensie polscy też znali się na listach, znowu się okazało, że to jest zamknięte miejsce, nie można się przedostać. Jeżeli chodzi o fake newsy, to fake newsy pana Jabłońskiego powielało m.in. TVP i znowu powiela dalej fake newsy. Dzisiaj stwierdzili, że polskie oddziały szykują się do akcji w Gazie i w sumie są już w drodze. Nie, polskie oddziały, o czym mówiłem tutaj miesiąc temu, owszem, Zmon stwierdził, że zajmie się tym, jak tylko będzie taka możliwość, i owszem. Polskie wojsko na miejscu czeka na możliwość przejęcia obywateli polskich, tylko że nic nie może zrobić, bo granica jest zamknięta. W związku z tym huraptymistyczne informacje TVP chce wsadzić między bajki, gdyż na razie nic się kompletnie w temacie dalej nie dzieje. Oprócz tego, że ruszyła się z bryła posad z posad, w sensie świata bryła, była duża bryła się ruszyła i nasi obywatele polscy znaleźli się na listach wakacyjnych. I to jest koniec tematu na ten moment, zobaczymy, co będzie dalej. W chwilę się nikt nie wydostał, dalej siedzą na miejscu, jednak działania Mazowieckiego powodują radość w sercu, że to państwo jednak działa. No, Wykluczając urzędników, którzy potrafią się kłamać w internecie i w mediach publicznych, w sensie zwanych rządowymi, ciągle jeszcze. Z ciekawostek z naszego kraju, w Łodzi, jak wiecie, trwa od dłuższego czasu, już ponad rok, remont stulecia, w trakcie którego miejscowe władze pragną wyremontować całe miasto, w związku z tym rozkopały całe miasto. W zeszłym tygodniu dość głośną sprawą było zamurowanie, zapotrzebowanie samochodu stojącego na ulicy, gdyż tak się śpieszyli, że nie mieli czasu go usunąć. Co prawda wezwali Straż Miejską, ale Straż Miejska, jak to Straż Miejska, jak śpiewała Kila Famila swego czasu, 20 ponad lat temu, Straż Miejska, Twarz Wiejska, przyjechała Twarz Wiejska, Miejska, czyli straż miejska spojrzała na samochód, który przeszkadzał budującym ulicę i stwierdzili, yy, 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 wlepił mu mandat. No i wlepili mandat i pojechali, samochód został zabetonowany, na szczęście odjechał z tego dnia, aczkolwiek wieści z Łodzi mówią, że nie odjechał w rękach właściciela, bo prostu ktoś go rąbnął. W to nie wierzę przecież, bo to jest niemożliwe. Do czego zmierzam? Zwierzę tego, że w tym tygodniu znowu na tej samej ulicy Legionów w Łodzi w ramach rozrywki dla miejscowej ludności, miejsca zwanego Łodzią, postawioną fontannę. Zobaczcie, to jest fontanna, nowa fontanna łódzka, postawiona na centrum miasta. Ludzie się bardzo cieszą, bo po tych wszystkich błotach, po jakich muszą chodzić, no jest niefajnie chodzić, ale jak sobie patrzą na tą fontannę, która nagle tryska w środku ulicy, bardzo się cieszą. Miejscowi sklepikarze zrobili obniżki, specjalne hasło fontanna na Legionów. Generalnie Łódź pokazuje, że jest wielka a duchem niestety nie jest wielka, włodarzami, którzy nią rządzą. Jeszcze długo pewnie zostanie tak w tej chwili, czyli że wygląda jak lej po bombie gdzieś na dalekiej Ukrainie lub Hiroshimie. No nie wiem czy to jest doporównywalne. Generalnie nie wygląda dobrze. Tak czy siak, Łódź ma nową fontannę. Pozdrawiam młodzian. Jeżeli jesteśmy przy sprawach zabawnych, aczkolwiek irytujących wiele osób, mnie na przykład irytuje to, że mam nagrania sprzed wyborów. Dzień przed wyborami zrobiłem nagrania, na których widać, jak ropa i benzyna kosztują po 5,99. I to mnie troszeczkę frustruje, ale na szczęście za chwilę będziemy mieli nowy rząd, który to obiecał, że. A to Donald Tusk powiedział, że będzie tak prowadził polskie sprawy, że benzyna będzie za 5 zł. Będzie tak. Tak, obiecał, że ropa będzie znowu po 5 zł. Także ja czekam na setkę pana Tuska na sensie nie na setkę, którą robią chyba wymyślając takie rzeczy, tylko na 100 konkretów pana Tuska, gdyż jak te wszystkie 100 konkretów zostanie wcielone w życie, naprawdę żyło będzie nam się dostojniej i szalenie wspaniale. Niestety trochę ten mój obraz szczęśliwości rozbija z zeszłą tygodniową pani gronkiewicz -Walc. No Myślę, że, że taniej to już było. Pan Zaleński! Pan Zaleński to jest taki człowiek, którego będzie doskonale znacie. E, on jest prezydentem Ukrainy i on jest głównodowodzącym wojsk ukraińskich, w sensie on zarządza tymi wojskami. E, dwa dni temu wystosował orędzie do całego świata, którego fragment w tej chwili prezentuję. You can't give, us, can't give us some financial support? Ok, ok, please, give us a credit and we will give you back money after the war. Tak, on już wie, że niczego nie dostanie z Afrików, wie, że nikt mu niczego nie da. W związku z tym mówi, że mu pożyczać pewne rzeczy i to jest bardzo fajny pomysł. Pożyczki są bardzo fajne, bankierzy lubią, tyle, że końcówkę strzeliście? W... To już raz ją powtórzę. Tak, odda po wojnie. Powolnie może być z gdyż z informacji, jakie można uzyskać w internatach e, ze strony ukraińskiej, zresztą, Ukraińcy obligowali w tym tygodniu jeszcze jedno wideo, oprócz wideo z którego wynika, że cała ta ofensywa z ostatniego roku to był taki żart, dowcip i kwestia potrzebna, żeby oszukać Rosjan, gdyż Rosjanie, sądząc, że jest to główna ofensywa, byli przestraszeni bardzo i w związku z tym, myślą sobie teraz, Boże jedyne, to chyba przed Zimą się skończy jakoś ta ofensywa ukraińska i będziemy mieli chwilę odpoczynku. Tymczasem Ukraińcy tak naprawdę chcą rozpocząć konkretną, wreszcie tą konkretną prawdziwą ofensywę i zobaczymy, jakie będą skutki ofensywy. Obawiam się, że mogą być podobne do poprzedniej ofensywy, czyli żadne. Tym bardziej, że jak wynika z informacji, które można znaleźć w mediach, niekoniecznie z rutu głównego, Rosjanie w czasie, kiedy trwała ofensywa, zdołali uzbierać całkiem spory zapas ludzi i sprzętu i planują ofensywę zimową. Rzeczy dobre, pamiętacie wybory ostatnie, Przypomnę Wam jeszcze, że w dniu wyborów w Warszawie na Pomnik Smoleński znajdujący się na jednym z placów warszawskich. On tam pasuje po prostu tak, że no nie pasuje trochę, jak do mój głos. Ja nie jestem architektem, ale nie pasuje moim zdaniem. Po wygląda słabo i wręcz zaprasza swoim kształtem do wchodzenia na ten pomnik. I wiele osób tam chciało wejść. Jednej się udało właśnie w dniu wyborów i ten pan z zdjęcia był bardzo słynny w dniu wyborów. I zapadła cisza na jego temat. Szczęśliwie ten pan napisał do mnie maila w tym tygodniu. To jest bardzo dziwne, że napisał tego maila, gdyż w świetle informacji uzyskałem ciągle siedzi. Ale jak się okazuje, siedząc w więzieniu, w sensie w areszcie rozsyłam maile, w których to informuje, że trochę mu akcja nie wyszła, gdyż on myślał, że wejdzie tam na ten cokół i wtedy przyjedzie policja i wszystkie telewizje. I on powie telewizjom rzecz bardzo istotną dla jego życia, czyli to, że odkrył, na czym polegał Zamach Słański. Czyli tak to nie był żękodziarz, tylko wydawać im się mogło z któremu na sercu jest z rozwikłania granicy katastrofy smoleńskiej. Tu nie do końca, jak się okazuje, on oskarża o tą e, katastrofę Tuska, Kaczyńskiego, wszystkich dookoła, w związku z tym jest to sprawa zagmatwana. W każdym razie wyjaśniam, o co mu chodziło. Ciekawostką jest to, że policjanci, którzy byli na miejscu w chwili, kiedy on jeszcze nie zszedł stamtąd z tego co mówią, jeszcze przed tym jak on zszedł, żeby powiedzieć o tym, dlaczego on właściwie wszedł, wiedzieli doskonale, po co on wszedł informacje, które dostają w mailu od tajniczego sobnika policji, za człowieka, który siedzi w areszcie, pokrywają się z tym, co mówią policjanci. Eee, Przenosimy się do USA, do San Francisco, do cholernego San Francisco, ukochanego przez Hippisów kilka lat temu. Eee, jak wiecie doskonale, w San Francisco dzieją się różne rzeczy, które no nie do końca wyglądają na dobre rzeczy. Tam chyba czekają na nowego brudnego harego, który też zresztą w San Francisco działał, z tego co pamiętam, gdyż tam jest duża przestępczość. Eee, narasta w wyniku polityki demokratów rządzących Kalifornią. Natomiast San Francisco eee, doszło do sytuacji, w której musiał zareagować szeryf w San Francisco, czyli szef policji. Szef policji stwierdził otóż to, że na listach gończych w internecie, tam jest strona policyjna, na której są zdjęcia ludzi, którzy dokonali przestępstw i którzy zbiegli i nie można ich było złapać, i są poszukiwani, że na tej liście są sami pigmento-dodatni obywatele San Francisco. Sam jest pigmento-dodatni, posłuchajcie, co ma do You see uh, black and brown men all the time who are you see these mug shots either on television news movies you name it the media source and Jego pomysł na to, że było bezpieczniej w San Francisco polega na tym, że sta lista z tymi ludźmi, którzy są przestępcami zniknie, gdyż twarze tych ludzi sugerują, że przestępcami są głównie pigmenty dodatnie obywatele San Francisco. A w chwili, kiedy zniknie ta lista z internetu, ludzie nie będą mieli takich skojarzeń złych i wtedy to dobrze wpłynie na społeczność pigmento dodatnią, gdyż ona przestanie wtedy napadać bo jak są w internecie, że napadają, to wtedy patrzą, a to tylko my możemy napadać i napadają, a kiedy ta lista zniknie, że będą napadali, że nie będą mieli wzorców. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem i nie jestem na tyle czasu, żeby oceniać ten pomysł, ale kasacja listy, z której można wnioskować, kto napada w San Francisco, żeby nie można było wnioskować, kto napada, jest pewnym takim pomysłem, który muszę przemyśleć głęboko już po naszym spotkaniu. Wróćmy do Polski, gdzie trwa festiwal głupoty powyborczej. Nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, był już ten pan z Platformy mówiący, że będzie benzyna po 5 zł, no to przejdźmy, pani Lubnauer, do tej grubej Chinki takiej, która z nowoczesnej kiedyś była z panem tym Petru, ale pan Petru wybrał sobie inną i poleciał na modelę, całkiem inną kobietą, więc ona, oburzona na odrzucenie jej zalotów, przeszła do Platformy i w Platformie opowiada takie oto rzeczy. I Nie ulega też żadnym wątpliwościom, że ten CPK to jest zniszczenie właściwie wszystkich portów regionalnych, w tym lotniska Chopina, czyli Okęcia. Zmienił się sposób latania, zmienił się sposób samoloty się zmieniły, bardzo wiele rzeczy się zmieniło i tak naprawdę rezerwy lotniska Okęcia są dużo większe niż jeszcze były szacowane ileś lat temu. Tak, tak. To nie jest tak, że CPK to jest duży pomysł na całą Polskę, który będzie łączył całą Polskę kolejkami, kolejami lotniska w całej Polsce i lotnisko centralne to nie jest tak, to jest faszystowski pomysł odchodzącego już rządu, który ma za zadanie zniszczyć te małe lotniska, które przecież mogą się dalej rozwijać, mimo że nie mogą, na przykład takie okęcie zbudowane z wszystkich stron e, poszydlami mieszkaniowymi, mało ma osiedle z przodu, z tyłu, z przodu, tych pasów nie można rozszerzyć, ale ponoć, jak pani mówi Lubnauer, powstały jakieś nowe technologie samolociarskie, które to powodują, że na krótszych pasach może, mogą lądować długich pasów mające samoloty. Jeden z nich widzicie w tej chwili na obrazku, to jest zadań ciekawej konstrukcji. Myślę, że o niej mogła myśleć pani Lubnauer, sęk w tym, że jest to obrazek z gry komputerowej. Tak więc z tego typu postaci przyjmują władzę w Polsce i to nie jest wesoła informacja i mam nadzieję, że szybko się wyjaśni, jak długo będą rządziły. Tym bardziej, że w, pani Żukowska to jest taka osoba, która za czasów BLM w USA strasznie się cieszyła z tego, że BLM palom niszczą sklepy, budynki, z, m, ludziom robią krzywdę na ulicach i mówi, „Chcemy tego w Polsce. Ehm, nikt wtedy jej nie ścignął za to, że sugeruje dużą nienawiść między ludźmi, która by mogłaby zaowocować w Polsce obrazkami takimi jak Stan Zjednoczonych. Ona dalej spokojnie sobie funkcjonuje w polityce, jak gdyby nigdy nic, a teraz dostała pod opiekę dzieci jakiejś w przedszkola. I te dzieci w związku z tym, żeby nie biegały po mieście i nie poszły na marsz niepodległości, zaprosiła do Sejmu i posłuchajcie, co one powiedziały swojej opiekunce? Chcemy, żeby szkoła była przyszłościowa i przygotowywała nas do mierzenia się z problemami współczesnego świata. Potrzebne jest do tego m.in. wprowadzenie edukacji seksualnej, edukacji obywatelskiej, edukacji klimatycznej i podstaw cyberbezpieczeństwa. Kwestie zeksu, kwestie e, pogody e, oraz kwestie e, tego, jak się dostać do NGO-sów, wizyrały, zarabiać pieniądze, to są najistotniejsze kwestie, jakie te dzieci widzą przed sobą i bez na tych kwestii nie widzą przyszłości w ogóle w tym kraju. E, fizyka, matematyka, biologia, nie, biologia jest faszystowska, bo tam są tylko dwie płcie biologii, a wiadomo, że lewica jest bardziej nowoczesna i płci jest ponad. Pewnie w tej chwili. Eee, także biologia, fizyka, matematyka to nie są fajne przedmioty. Tego nie należy uczyć, historia w ogóle odpada. Ale tego, do UBZD, jak oni przed chwilą wymienili, mają być obowiązkowe, i na nich ma się głównie skupić współczesna szkoła. Eee, to jest pomysł na reformę lewicy. Idąc dalej, wracając na spotkanie z dziećmi specjalnej troski i opiekunką tych dzieci, następny fragment myślę, że wielu z Was wbije w fotele, gdyż posłuchajcie, jak strasznie ciężko jest we współczesnej szkole, w której ciągle nauczana jest biologia, matematyka, fizyka i inne tego rodzaju przedmioty. No posłuchajcie. W dzisiejszym świecie przeciętny polski uczeń budzi się o godzinie 5 lub 5.30, by zdążyć do szkoły na zajęcia. Poprzednią nockę najprawdopodobniej musiał zarwać, żeby uczyć się do dwóch kartkówek i jednej odpowiedzi ustnej. Ze szkoły wychodzi o godzinie 16, kiedy na dworze najprawdopodobniej jest już ciemno. Współczesny uczeń wstaje o 5 rano, wraca do sz ze szkoły do po 16 i generalnie ma ciężko przerąbane. Mam dwójkę dzieci. <grym> Moi znajomi mają dzieci. Znajomi, moich znajomi mają dzieci. I te dzieci. Naprawdę są dziećmi specjalnej troski, w sensie nie jest dzieci moich znajomych, tylko te dzieci, które występują w Sejmie naszym, gdyż normalne dziecko po prostu budzi się rano, myje zęby, kąpi i w ciągu pół godziny jest w szkole. Tymczasem te postacie, osoba postacie młodzieńczo wyglądające, dość stare na twarzach, bo nie uwagę, wszyscy są strasznie zmęczeni życiem, bo i strasznie cierpią, bo mają mnóstwo cierpień przed sobą i w sobie, tak obserwując ich wypowiedzi. Więc te osoby nie są w stanie się zebrać pół godziny do szkoły. Rozumiecie? Po tym jak wszystkie dzieci kończą szkołę, bo szkoła nie trwa 12 godzin, blisko, tak jak podał ten młodzieniec, 5-16, blisko 12 godzin. E, one jak się kończą zajęcia w szkole, zanim ogarną, że skończyła się szkoła. E, to już muszą iść znowu do szkoły, i to już jest bardzo ciężkie. Więc, Pani Żukowska, zamiast męcznych dzieci wizytami w Sejmie, może Pani by się zajęła zdrowiem psychicznym? Tym bardziej, że postulatem lewicy jest to, żeby psychiatria dziecięca i psychologia dziecięca wkroczyła do szkół, i to jest bardzo dobry postulat, patrząc na tego typu dzieciaki, które są kompletnie wykluczone z powodu swojego niezbyt wysokiego razu inteligencji przede wszystkim. I góra, 22.50, jest też z powrotem. Gole się. Jeli śniadanie i spać. Wracamy do USA, naukowcy z Teksasu odkryli, że z wkur z bulwersowaniem, wysoki poziom znerwicowania, moment, w którym mam ochotę wszystko dookoła zdewastować, popularnie zwany właśnie urwem, jest bardzo dobry. I że ludzie, którzy są w pienieni, e, osiągają więcej sukcesów od tych, którzy są nie e, Ci ludzie potrafią rozwiązać lepiej problemy, bo są wpienieni, w związku z tym ich mózgi lepiej działają, to mówią naukowcy z Teksasu, a ci, którzy są spokojni i mają opóźniony zapłon, tak jak już chwilą, e, nie odnoszą sukcesu, mają problemy życiowe. To by wyjaśniało, dlaczego wszystkie media, bo ja czasem oglądam media, przy okazji wyboru że sobie dość dużo mediów, niestety, dlaczego wszystkie media powodują. Duży poziom wpienienia u odbiorców, takich jak ja, bo włączam te media, patrzę co oni gadają i dostaję szału, tak? Nie wiedziałem po co to robią. Myślałem, że chodzi o jakąś rewolucję, którą mam wywołać za pomocą impulsów wynikających z odbiorników, które oglądam, ale tu chodzi o to, żebym żył lepiej, żebym był bardziej sprawny i bardziej skuteczny. Wspaniała wiadomość z naukowców z Teksasu, także nie bójcie się bycia wpienionymi. To Wam zapewni sukces w życiu. A jak komuś dać się w lampę przy okazji? Zależy komu? Jeżeli przy naukowcach jesteśmy w tym, ten tydzień przyniósł jeszcze jedną rewelację naukową, która naprawdę jest ymm, takim powodem, dla którego myślę, że wiele osób powinno się zadumać do całkiem poważnie, aczkolwiek uważam, że ta informacja gdzieś zniknie za chwilę i zostanie ogłoszona fake newsem, gdyż do czego doszli naukowcy? Naukowcy doszli do wniosku, że CO2 ma związek z globalnym ociepleniem. Żadna nowość, tak? Tak, tylko oni doszli do wniosku, że CO2 jest wynikiem globalnego ocieplenia. Jak badania, w, cofając się w przestrzeń do tyłu naszej cywilizacji, w tą samą przestrzeń, w którą poprzedni naukowcy się cofali, mówiąc o tym, że październik był najcieplejszym październikiem od miliona lat. No więc oni się cofnęli tak trochę mniej do tyłu, niż ci naukowcy, poważni naukowcy, i stwierdzili, że CO2, wzrost w atmosferze, jest wynikiem Ocieplenia klimatu, a nie że CO2 jest powodem ocieplenia klimatu. To zmienia trochę e, istotne rzeczy. W chwili, kiedy rachunki za prąd wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat znacząco, żebyśmy walczyli z CO2, w chwili, kiedy za chwilę wzrosną jeszcze bardziej, możliwe, że nowy rząd zlikwiduje tarczę na energetykę, za którą w tej chwili płacimy mniej, mimo że więcej niż jeszcze parę lat temu, kiedy na to wszystko spojrzymy i dojdziemy do wniosku, że walka z CO2 nie ma sensu, gdyż podnoszenie CO2 wywoływane jest przez podnoszącą się temperaturę nieodwrotnie, Powinno dojść do rewolucji. Tylko nie dojdzie oczywiście jeszcze z dekadę. Zajmie nam, zanim wszyscy, którzy zarabiają na rewolucji klimatycznej i ewolucji klimatycznej sposobu myślenia, dojdą do momentu, w którym będzie ściana. A ta ściana się zbliża tak naprawdę. Ściana się zbliża, gdyż tak, w Nowym Jorku e, w zakupiono w, ileś tam odśnieżarek, które te odśnieżarki miało odśnieżać ulice miasta, żeby autobusy z Biorka mogły sobie spokojnie jeździć, tak? No i wszystko było ok, tylko że okazało się, że te odśnieżarki są elektryczne, gdyż musiały być elektryczne, gdyż takie są wymogi współczesności, e, no i zamiast... E, Kilkuset kilometrów, które miały przejechać na spokojnie na jednej baterice, przejeżdżały 100, no góra 150 kilometrów dziennie. Trzeba było je odciągać z mocno spalinowych samochodów i ładować i później znowu wypuszczać na miasto i to nie miało największego sensu. W związku z tym Nowy Jork, miasto Nowy Jork, a nie stan Nowy Jork, proszę nie mylić, dostało piany, że zostało oszukane. W pewnym sposób został oszukany Gdańsk, z tego co kojarzę, gdzie zakupy autobusy elektryczne, które miały zasięg potężny, pozwalający im codziennie przejechać z bazy poprzez miasto i cały dzień jeżdżenia po z do bazy. Okazało się, że firma MAN, która sprzedała swoje autobusy elektryczne, no nie napisała prawdy w specyfikacji. I te autobusy jeżdżą o wiele krócej, pojawiając dość duże problemy na ulicach Gdańska. Teraz pani ktoś pyta. To czy już wystosowano do firmy Man żądanie zwrotu pieniędzy i zabrania tych gratów? Nie. I nikt tego nie ma w planach. Dobra informacja dla wszystkich: foliarzy i antyszczepów. Okazuje się, że jeśli jesteście mężczyznami, przy okazji możecie sporo zarobić, gdyż w Wielkiej Brytanii zaczął się boom na nasienie niezaczepionych obywateli, które to nasienie ma być zdrowsze i bardziej takie wydajne i powodujące mniej problemów przy zajściu w ciążę, niż nasienie zaczepionych. W związku z tym, że ktoś z Was się nie zaczepił, mieszka na Wyspach Brytyjskich i ma wolną rękę, do tego, żeby dorobić trochę pieniędzy, to polecam takim wydania się do banków spermy w Wielkiej Brytanii, gdyż jesteś niezaczepiony, czy jesteś foliarzem i tryśniesz tam na miejscu swoim białkiem, to to białko zostanie docenione w sposób wyjątkowy, dostajesz więcej pieniędzy, poza tym dostaniesz w ogóle pieniądze, bo jak się okazuje z mediów brytyjskich, zaczepionych białkom nie jest chwilowo w ogóle pobierane, bo nie ma na nie popytu. W Polsce Ruchu na Wieś w tym tygodniu było kilka wieści mniej lub bardziej istotnych, ale mi wybuchła w sensie afera, nie wiem, że coś mignęło. Wybuchła afera, gdyż pan Oskar, ten ze zdjęcia w tej chwili, czyli młodeciany pisowiec, który to robi karierę, czy znaczy chciał robić karierę w tej chwili, jak upadnie ten rząd, nie wiadomo, gdzie będzie robił karierę, został oskarżony przez jedną ze studentek, dużo też jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego, o to, że napisał w internecie że straszną, czyli napisał o tym, że nasz posłanek Platformy Poddała pod opiekę swojego dzieciaka, który to dzieciak został wykorzystany przez innego członka platformy, i w efekcie czego zmarło mu się, gdy zrobił sobie krzywdę, po prostu uległ autodestrukcji. To, że ta posłanka oddawała w ręce jakiegoś zwyrodnialca swoje dziecko, nie było problemem. To, że tam ten zwyrodnialec zrobił mu krzywdę, nie było problemem. To, że to dziecko odeszło z tego świata, niestety, było cichym problemem, o którym nikt nie mówił. A to, że ten pan Oskar powiedział o tym głośno, stało się wielkim problemem i to bardzo oburzyło jedną z prawniczek przyszłych, która studiuje na Uniwersytecie Warszawskim i zgłosiła tę sprawę do władz uczelni, które to władze uczelnie o dziwo przyjęły sprawę do rozpatrzenia i pan Oskar został. Potraktowany naganą informacją, że jak jeszcze raz coś napisze niezgodnego z tym, co myśli sobie uczelnia i jak uczelnia żyje, to wleci z uczelni w ogóle. Powiem tak, jest to dziwna sytuacja, bo jak ja byłem młody, w sensie kiedyś byłem młody, każdy był kiedyś młody, no oprócz Herod Heron nigdy nie był młody, to też się zdarzało osoby, które postępowały po uprzykrzyć życie innym pod różnych Przyczyn. I zawsze byli nauczyciele i wykładowcy na tyle rozsądni, że różnego rodzaju wariatów, którzy próbowali uprzykrzyć życie innym, spuszczali na drzewo, i tam ci wiedzieli, że nic nie można zrobić. Uniwersytet Warszawski zachował się w sposób moim zdaniem skandaliczny, bo to, co kto pisze i co kto robi poza murami szkoły, nie powinno obchodzić żadnych uczelni, tak naprawdę. No chyba, że, nie wiem, masowo powoduje eksterminację, Jakichś grup społecznych w Ugandzie, na przykład. tak, no To wtedy słaby pomysł, to takiego, czego nie można trzymać na uczelni. Ale to, co ktoś sobie gada i myśli, to jest kwestia wolności słowa, nad którą e, uczelnia powinna mieć pieczę, Ty bardziej nas reagowała w taki sposób, a nie inny. Ale pomijmy to, tak? Bo być może są osoby, e, dla tej uczelni nawet, które to po, kiedy widzą coś, co im się nie podoba, dostają szałek, widzą rzeczy niegodne, dostają szału jeszcze większego. Tylko w takim razie wyjaśnijcie mi, dlaczego ci sami ludzie nie widzą problem w takich obrazkach. Oraz w wypowiedziach pana, którego teraz puszczam wideo, doskonale wam znanej wypowiedzi, która zawierała szereg e, wskazówek, mających e, spowodować, że ludzie będą się ze sobą e, dalać. Tak? To nikomu nie przeszkadzało, a to, co napisał ten biedny pan Oskar, przeszkadza. I to jest hipokryzja. A <gryzja> hipokryzja jest czymś co powinno zniknąć z naszego życia. W czasie Warszawskim z hipokryzji robi cnotę i udaje cnotkę niewydymkę w chwili, kiedy już dawno stracił Prawo do moralitetów w jakimkolwiek kierunku. Tym bardziej, że gdyby pan Oskar na przykład przebrał się, nie wiem, w tęczową sukienkę, podpalił kościół albo na przykład, nie wiem, napadł jakiegoś pisowca, wtedy byłaby to jego ekspresja naturalna, którą żeby bronić. A w przypadku, kiedy nie zrobi tego, tylko zrobi coś w drugą stronę boiska, nagle jest to ogromny problem. Jest dla mnie chora sytuacja. Przychodzę do naszej wiadomości, gdyż nie chcę mi się nad tym więcej czasu tracić. Na koniec informacja dla wszystkich, którzy mają problem z paleniem w sensie z tymi, którzy mają problem z rzuceniem palenia i mają problem z tym, że ktoś nie może rzucić, czyli pali dalej. Temat za chwilę zniknie, gdyż w Anglii wchodzi nowe prawo, w którego osoby urodzone w XXI wieku nie będą mogły sobie kupić papierosów. Jeżeli się urodziły w 2000 roku, nie będą sobie kupić papierosów. Jeżeli urodziły się w 2010, nie będą sobie kupić papierosów. Jeżeli się urodziły w 2020, nie będą mogły sobie kupić papierosów. A jak się urodzą w 2030, też sobie nie będą mogły. Kupić papierosów. W związku z tym ludzie młodzi, którzy będą się starzeć, nie będą mogły sobie kupić papierosów i to jest sposób brytyjski na to, żeby zlikwidować palenie. Pomysł całkiem niezły, powiem szczerze, nie wiem jak to przeprowadzą, ale mniejsza o to, gdyż o wiele ciekawsze jest to, co wymyślono WHO. Otóż to, co robią Brytyjczycy, jest częścią planu WHO, które chce zlikwidować do 2050 roku palenie papierosów na świecie. I to jest bardzo fajny plan, tylko że nie będą dali, Brytyjczycy, oprócz tego, że chcą zakazać palenia papierosów na całym świecie, to jeszcze chcą zlikwidować papierosy z historii tego świata. Na czym to ma polegać? Polegać ma to na tym, że tworzą już w tej chwili listy filmów, książek, wydawic generalnie związanych z kulturą, obrazu, bo na wielu obrazach są przecież papierosy, i likwidować je z obiegów w opinii publicznej, w związku z tym, jeżeli to dojdzie do końca, filmy takie jak na przykład, nie wiem francuska Nowa Fala zniknie całkowicie, bo tam wszyscy się spalili e, znikną wszystkie Hitchcocki, e, zniknie Ojciec Chrzestny, zniknie Czas Apokalipsy, znikną wszystkie klasyki, a młodzież, która od małego będzie chyba w świecie, w którym nie ma żadnych zagrożeń nie ma żadnych Rzeczy, które mogłyby wpłynąć źle na młode umysły tej młodzieży, nie będzie wiedziała o tym, że w ogóle kiedykolwiek istniały, bo nigdzie nie będą mogli ich zobaczyć. Będę mógł za to ciągle palić sobie papierosy podgrzewane elektrycznie, które to są wytwarzane przez same firmy, które w tej chwili produkują normalne papierosy i które to firmy są zlikwidować papierosy normalne, gdyż na tych podżywaczach zarabiam o wiele więcej. I oczywiście to jakoś nie przeszkadza WHO, przecież nie chodzi o to, że ktoś znowu dał komuś w łapę, tylko o szczęście całej ludzkości, jak zwykle. Na tym kończymy dzisiejsze epitu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim sponsorom Polityko, bez których ten program by nie powstawał. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli nie jesteś jeszcze sponsorem Polityko, a podoba Ci się ten program, poniżej tego programu znajdziesz linki do miejsc, w których możesz wykupić abonament by na legalu i bez rzutu oglądać ten program. Dziękuję jeszcze raz. Lista sponsorów tego odcinka właśnie zaczyna lecieć. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Obiecywane materiały dodatkowe w tym tygodniu był to Kasper Kita i biogram pani Meloni e, i jej Melonów. Na razie, pa! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.